jak wygląda jeden z największych statków na świecie. Symphony of the Seas! Kiedyś największy statek, ale od stycznia tego roku jest trzecim pod względem wielkości. Chyba każdy słyszał o statku Icon of the Seas, jest największy. Ale wracamy. 360 metrów długości, czyli prawie jak Empire State Building. 18 piętr wysokości. Może pomieścić aż 8 tysięcy ludzi, w tym 2 tysiące to załoga. Jest pięciokrotnie większy od Titanica. W 2018 roku był tak duży, że specjalnie dla niego wybudowano port niedaleko Miami. Budowa giganta kosztowała 1,35 miliardów dolarów. Są baseny, jacuzzi, boiska do kosza, kasina, bieżnie do biegania, siłownia, spa, lodowisko. Ale o tym jeszcze nagram osobny filmik. I jeszcze póki pamiętam, jest tam więzienie. Starlink. Przetestowałam, wszystko śmiga, dodatkowo płatne. A ile kosztował pobyt na takim statku? Za rejs 6-dniowy zapłaciłam 800 dolarów od osoby, zwiedziłam Haiti, Jamajkę i Bahamy. Czy bojało? Nie. Czy warto? Tak!